z panem MS-em Gran Czarnymi. Bardzo przyjemnie. Może wypróbuję obronę braci Karo i Kana. Nie tyle braci, ile mistrzów Karo i Kana. Tak. Myślałem, że przynajmniej zagrał wariant dwóch skoczków, a zagrał wariant jednego skoczka. I powstała struktura karzbacka. I co tu grać w strukturze karzbackiej? Spróbujemy zrobić atak mniejszościowy. Kawa się skończyła, ale mam jeszcze herbatę. Mam herbatę, skoczek C3, goniec G4. Dużo herbaty z cytryną. Powinno mnie postawić na nogi. Może będę lepiej grał wreszcie. Dzisiaj miałem ciężki dzień, pracowałem, uczyłem dzieci w przedszkolu. Tak nie lubię pracować. Siedziałbym przy komputerze całymi dniami, jako się bawił. Goniec E3. Skoczek F6, tu trzeba szybko zroszować. Goniec na E3 nie stoi dobrze, stoi pasywnie. Uciekam. Wcale nie chcę bić. Chcę go postawić na G6, żeby wymienić za tego. Tu najpierw chcę zroszować, a potem zastosuję jeden plan ze struktury karzbackiej. Goniec na D6 dobrze stoi, ja go postawię na E7 mimo wszystko. Prawdziwa struktura karzbacka jest pionem na C3. To panie Karolu, to pan pije ten sok bananowy. Mi wnuczek zjadł wszystkie banany i pije tylko sok z czarnego bzu. O, mam tu jeszcze sok. Wnuczek nie wszystko wypił i trochę mi zostawił. Skoczek E5 to nie jest dobry ruch. Skoczek jest broniony, wymienię białopolowe gońce i na razie no jak zroszuję i przeciwnik mi zagra, wymieni skoczki. No wieża C8, ona tu zawsze dobrze stoi. Panie Karolu, dziękujemy za życzenia. A o reklamach na czeską mówiłem. Rzeczywiście łączę się, o, łączę się przez inną i to tak czasami wiesza czat. Oczywiście, że wnuczek grał dzisiaj z wnuczką szachy i wygoniłem ich do domu i mają usiąść przed YouTube'em i pisać na czacie, ale jakoś tak, jakoś im się to nie udaje. O, o, i co mam zrobić? Przeciwnik chce mi zbić skoczka. Hetman C7 się boję, na D7 nie mogę, nic,
Bronię się resztkami sił. Wnuczek gra w szachy. Uczy go w przedszkolu. Taki miły pan, z którym miałem przyjemność grać chyba dwie partie. Bardzo młody człowiek, zdolny. No ale miał pisać, o ksylofonie miał coś pisać na serwerze, mówił, że napisze. Bo się pasjonuje muzyką, zna takie urządzenia do gry muzyki, które mi się nie śniły. O tu przeciwnik od razu chce mi piona zabrać, wykorzystując moją nieuwagę. Obronię gońcem piona. Mam cały szereg pytań. O, mam odpowiedź o książkę do partii angielskiej. Miałem takie pytanie. Z tym douczaniem wnuczka to jest trudne, bo to uczyłem go wczoraj. Wytrzymał chyba z 15 minut. Ja się zdziwiłem, co tak krótko. O! W ogóle żadnego respektu przeciwnik nie ma. I co ja mam biedny grać? Tu źle. I tu niedobrze. Oj, 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 oj. A mogę odejść. Mogę odejść? Nie bardzo. Nie bardzo odejść. I co tu grać, no? No spróbujmy połączyć wieżę. Może to coś da. Wieża jest teraz broniona, to trochę lepiej się czuję. Trochę więcej czasu mam, no to mnie pociesza. O, tu bardzo dobrze mi przeciwnik zagrał. Teraz mam szansę przeżyć. Jeszcze nie przegrałem, pionka nie straciłem. Może trochę witamin mi pomoże. No którym? No tylko tym. Resztkami sił się bronię. O, a teraz przeciwnik chce mi wieżę zdwoić. Bardzo nieładnie. Bardzo nie fair. Ojejku. Zabiorę konika. O, to mogę przeżyć. To mogę przeżyć. Tylko gdzie tego konika? Tu. Tu. Tu, no bij. Bijemy i napadamy, bierzemy pioneczka i na wieżę. Bierzemy pioneczka. Oj, dziękuję za grę.